A więc, co jest, Wiciu? Coś grubego? Albo grubo, albo wcale. Więc, na co? Kawałeczek wątrób. Na razie. Mam 0,18, nie poszaleję. Poszalejemy, proszę pana. Tak, tak, rozłożony jest, ale to nie wejdzie w podbiera. Jak wejdzie... Widziałeś już? Nie, skąd? Z 5 minut chodzi. Cały czas krąży mi tu po brzegu. 0,18 na przyponie, jak... To musisz wymęczyć. Jak nie przetnie, no to może będzie wyjęte. Kolega będzie miał jazdę. To nie sztuka, to trzeba jeszcze wyholować, wyjąć. A na 18 to naprawdę sztuka. Trzeba wymęczyć. Bije ogonem orzełkę. Bije. No spróbujemy go machnąć. Trzyma dna. Nie możesz go podnieść, bo za cienko jest. No. A tak szybko się go nie wymęczy. Kij odpowiedni, hamulec, kowrotek, wszystko, no, tylko przypoza cienki. No, główna jest 0,28, także zapas mocy jest. Tylko przypon. To naprawdę trzeba rybę wymęczyć teraz, żeby nie. No. Nie ma co. Tak, tak. O przypon chodzi, że za cienki. Ale bajki już puszcza, już jest dobrze. Zmęczony. Jak nie przetrze, no to może coś z tego będzie. A więc, drodzy widzowie, teraz cały fach w rękach Wicia. Cały fach! No bo to teraz sztuka jest na 0,18 wyciągnąć suma. Więc cały fach zostaje w rękach. Cóż, jakbyś mógł tamtego kija mi Wicia. Zwiń. Zwiń, niech nie przeszkadza. Zwiń. Zwiń. Zabranie zrobił tak spokojniutko. Tak, tak. Przygiął szczytóweczkę. O, tu jest, widzisz? No, tu jest przy brzegu. Nie chciałbym ci tu wjechać w ten. Do góry już, heja. Gitara. Chyba, że może jakieś karpisko. No zobaczymy. Może i karp, może amur być. Może amur być.
Za murem karpiem dalibymy radę. Nie. Bo sum nie wejdzie w podbierak. Kawałeczek wątróbki, no wszystkiego się można spodziewać. No. Wiesz co, Wiciu, wiesz, życzę ci, żebyś wyholował tą rybę, ale wiesz, w najgorszym wypadku chociaż, żeby zobaczyć co. Zobaczyć. Chociaż, dokładnie. No, tak ja zawsze uważam, że jak cienko łowię, to chociaż, żeby zobaczyć co. Jakich to rozmiarów? Nie wiem, gdzie ta wędkę dać. Nie spiesz się, Wiciu, mamy czas, a rybę zmęczysz. Jakbyś był pewny plecionki czy coś w tym stylu, to dawno nie zdążył przyjść. Odzyskujemy, po metrze, po dwa odzyskujemy. O, sumisko. Sum. Pewnie, bańki puszcza, jak nie wiem. Żeby tylko nie przetarł, to... Nie wiem, może jeszcze kawę zaparzę, To dla mnie też zrób. Dopiero przyjdzie. Dobra. No dobra, za godzinę przyjdziemy. Ty, żebyśmy go zdążyli wyholować do zachodu, Ja mówię, kawę może by spokojnie wypić. Chodzi przy brzegu cały czas. Ale już trochę zmęczony jest, nie? Ale jeszcze daje się we znaki. Robi ze mną co chcesz. No nic nie może zrobić teraz. Nic nie mogę zrobić. Tylko go trzymać i wymęczyć. Aż w końcu wiesz, jak nie zrobi zrywu, nie zerwie, to wyciągniesz go, tylko trochę to czasu potrzeba. Widzisz, czuję brzeg i odchodzi. No. Ohohoho. Teraz przyszalał. No. Uderzył brzyłkę. I kamień. Jaca, słyszałeś jak mówiłem ci, że jest patent? Nie ma. Jest, wydaje mi się, że jest fajnie zapięty w kąciku. No. I nie ma możliwości przetrzeć. Tak, tylko tyle, że przypon może pójść. No. Musisz mordować do upadłego, aż się wyłoży. Się zmęczy się. Podejrzewam. Tylko już tak wiesz, 8 minut ja już nagrywam, to wiesz. No. No ale żeby zobaczyć chociaż, Wiciu, co, no. Tak, tak. Bo być może być, wiesz, pełno łuski. No. Amur może być duży. Amur może być. Duży. Nie mówię byle co. Patrz i odchodzi. Nie ma szans tego wyjąć. Nie na tym zestawie. Bo tą wątróbkę zakładałeś przecież nie na płotki, nie, Wiciu? Plecionka, cieniuteńka. Dokładnie. No, woda jest brudna, podniesiona jeszcze. Wtedy byś miał pewną rybę. No zobaczymy, nie? Czego ci życzę, chociaż widzowie by zobaczyli piękną rybę.
Połańca. Bardzo, bardzo dużo też kamieni leży przy brzegach. Tak, tak. Jeżeli wejdzie, no to, tak, to się pożegnamy, nie? Może teraz z tej strony, drodzy widzowie, jakby się trochę poddał, nie? Nie. Jeszcze pokazuję rogi. Zrób mi kawę. Masz kubek? I po pizzę zadzwoń. I po pizzę zadzwoń. I powiedz, że... żeby na 19 było. Do zachodu może damy radę. Ja tylko Wiciu ci kibicuję i nagrywam. Tylko tyle. Nic ci nie mogę pomóc. Nic ci nie mogę w tym temacie pomóc. Nic nie zrobimy. Nie ma takiej możliwości, żeby cokolwiek. Nie na tym przyponie. Ale mówię, chociaż zobaczyć co. Chociaż zobaczyć, tak. Tutaj na 3 metrach przy nogach. No. A tu jest głęboko przecież, jest głęboko. Bo jest woda bardzo podniesiona. Tam jeszcze zejścia są i kamienie przy brzegu, te głazy, nie? Dokładnie. Trzymać w miarę naszpanowaną żyłkę, żeby tylko ciężarek się też nie wsadził gdzieś w kamień. Kurde, jeszcze telefon. Nie odbieraj. Halo. No hejo. Tak, tak, ja już rybę holuję z 15 minut i nie mogę wyjąć. No poważnie. Podejrzewam, że są. Ale nie wiem, no mówię ci, no z 15 minut chodzi i nie daje rady. Mam przypon 0,18, to jest w ogóle, wiesz, cienizna i no może być problem wyjąć, nie? Żeby tylko zobaczyć, chociaż już wiesz, już by coś... Dobra, mi się później odzwonię ci, jak się zakończy sytuacja. No pa. Gorzej jak w zaczep pójdzie. Ale jest. Ja biję ogonem teraz. No. Poddaję się czy nie jeszcze? Jeszcze się nie poddaję. Tak blisko jest, nie? Tak, no. Widzisz, chodzi przy samiotki. Tu już jest. 2 metry od nas, no. Pod wodą. Teraz tu pod brzeg. Tutaj schodki jest, sucho jest, no. Przy niskiej wodzie. I szuka zaczepu. I tu szuka, żeby gdzieś się zaplątać, no. to... Szuka zaczepu. I trzeba mu na wszystko pozwalać teraz. Wszystko na tym przyponie. Teraz tu jest, w trawach. Żeby odeszedł chociaż, kurczę, od brzegu. Tak. Teraz, drodzy Państwo, zapraszam na reklamę i po krótkiej przerwie zobaczycie, jak to się skończyło dalej. Dokładnie. Więc, drodzy Państwo, bądźcie cierpliwi i zobaczycie, jak finał... Wsiadł w zaczep.
i zobaczycie, jak finał jest po przerwie. Długi masz przypon? No bo już ciężarek. No to jeszcze 80 cm. Bo było już widać ciężarek, oliwkę. Ja pójdę z tej strony, bo nie wiadomo, że karp będzie, wiesz? To w razie co bym go machnął. Już ma dosyć. Ten patyk, który wyszedł, widzisz? Aha. Z patykiem chodzi? Chyba tak. Ja pierdzielę, jeszcze musiałem się spotkać. No widziałeś? Złośliwość. I co? Wow. Sum. Ale wejdzie w podwierak. Wejdzie. Nie jest taki wielki. Ale wejdzie, pomalutku. No taka 80, 90. I do mnie i je znasz. Je znasz. Jest! Yeah! Ach, pyza go machnął. I sum jest. Drodzy Państwo, nasz, na matę, Wiciu, gratulacje. Dziękuję. I widzowie zobaczą co, jak, chodź do mnie. Ten sum jest nasz, ten sum do nas należy. Wiciu. Oj. Nasz. Machnąłem, wiesz, idziemy go zmierzyć. Drodzy Państwo, więc drodzy Państwo, tylko zmierzymy rybkę i Wiciu jeszcze raz gratulacje. Dzięki. Za walkę. Zmęczył mi rękę. I drodzy Państwo, zmęczył. Tak wygląda. Kącik ładnie zapięty. Tak jak mówiłem. Metr. I tu jest 20. Poczekaj. Do tyłu. O 20. 80? 80. 80. W kąciku. Ale patrz jak splątał. Tak. Peny. Ile ma? 80. No mały, ale wiesz. Wiem, o co chodzi. Poczekaj, Wiciu. Zobaczcie. Haczyk malutki. Od 20. No, to taka stuszka. Znaczy taka 80. No, 82. Więc drodzy Państwo, szybka piłka. Dobra. Więc drodzy Państwo, gratulacje. Poczekaj. No. Nie bluźni. I rybka wraca. Jeszcze raz, Wiciu, gratulacje, cały. Widzisz, cały. Dziękuję. Będziesz miał materiał nagrany i pamiątka. Udało będzie. Się. Udało się. Okej. Okay. I jest w pyte, drodzy widzowie, dobrze, nic dodać, jakoś, nic jakoś ująć. Wiciu, ja mam raki. I drodzy widzowie, żeby nie było tutaj, z tej strony, niedomówień. Ryba szybko wraca. Poczekaj, Wiciu. Szybko wraca do wody. Dziękujemy za... Poszedł. Jeszcze raz, piątka. I tak trzymać, dobra. Nic dodać, nic ująć.
wędkujemy dalej, więc machaj wędą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Big fish jest mój. Big fish jest twój. Nie leszcze, ale największej ryby. Dziękuję. I jest w pytę. Drodzy Państwo, widzieliście, tak to się przedstawiało. Ja wędki zostawiłem, więc teraz nie wiem, czy bobranie, czy coś jest, czy nie ma, więc ściągnę, przerzucę i czekamy jeszcze. Godzina 14:10, mamy niecałe 2 godziny, więc po tym sumie muszę sprawdzić swoje zestawy, poprzerzucać i wędkujemy dalej. A co uda się złowić przez te 2 godziny jeszcze, zobaczycie sami, więc zostańcie ze mną, z Pyzą, z kolegami i zobaczymy, komu szczęście jeszcze przyniesie. Wiciu późno przyjechał, ale ryby się doczekał. Sum bo sum, wypuszczony, ale walka, widzieliście, piękna na takim cienkim zestawie. Robercik, co i jak? Ustało coś, nie? Chyba. Nie, łowię tam od czasu do czasu leszczyka jakiegoś tam, no. 35-37 cm. No. Ale ustało, tak, to tak. Ustało trochę, bo o tej porze dopiero zaczęło się brać. Tak, zaczęło się branie, a tu niestety słabo. Słabo mówisz? Może się jeszcze coś tam ruszy, może się uda coś jeszcze złowić. No zobaczy. Bateria u Robercika mi padła, więc musiałem zmienić. No i tak widzicie, co jakiś czas jakieś branie, ale ustały. O tej godzinie właśnie, godzina 14:50, powinny być najlepsze brania. Nie chce mi się zmieniać na krótsze przypony, bo prawdopodobnie mogło 40-50 cm przypon robić robotę, ale nie chce mi się zmieniać z metra 20 i metrowego przyponu na krótszy, więc tak zostawię. Ryby połowiłem dzisiaj, więc nie ma już takiego oparcia. No i czekamy. Zanęta znów mi zostanie, ale to już niewiele. To na kolejny wypad znów zamrożę i będzie na wejście to, co zostanie. Ale dużo nie zostanie, ale zawsze trochę będzie na wejściu na następny raz. Więc zaraz przerzucę i zobaczymy, co jak, ale jeszcze zobaczymy. Ale tak mówię, brania ustały. Ustały, woda podniesiona. I tak to leciało, jak widzieliście na moim filmie, drodzy widzowie, że cofka z Wisły, woda w kanał wchodzi, woda chłodniejsza o kilka stopni niż zwyczajnie, no i podwyższona, praktycznie zero uciągu, tylko fala pod prąd wieje. Chłopaki na pikery delikatnymi koszykami łowią, tak mówili na początku.
co mamy? Certa. Certa. To nie świnka. Ciemne płetwy. Za końcówkę. I proszę bardzo, certa, to nie świnka. Jakiś mieszaniec. Okej. Baja. I tak to leciało, przerzucamy zestaw. Stryknę sobie na macie. No to weź. I ile? Ale mierzyłeś go? Weź go. A co taki zmęczony? No bo one jest, kurcze, one takie wszystkie są. Taki w krwi, cały, no. Taki, jaki zmęczony. Ten to mi zażar jak cholera. Ale zmęczony. Już mam przypon człowieku pół metra. I jest branie. Remis będzie. Remis będzie. No nie wiem, no... To ty tutaj decydujesz. Wiesz co, pół centymetra. Pół różnic, no zobacz. No Jacek, jakby nie patrzał. Pół centymetra. Dobra, bierz ją. I fru do wody. Wercik, co jak, mniej więcej? No, dzisiaj fajny dzień. Nie ma co tam narzekać. Głowy nie urywało, ale troszeczkę się... Luty jest, luty. Właśnie. I wiesz, jakie wyniki są na tym kanale? Ostatnio śledzisz przecież fora z kanału, kolegów masz miejscowych, co łowią, i lipa. Lipa. Także lipa, no to wiesz, dzisiejszy... połowione. Tak jest, coś się tam... Ja też jestem zadowolony. Wydawało nam się, jak żeśmy nawet jechali, że będzie bardzo źle, a tu okazało się, że dzień... Udany. Udany. Nie ma szału, tak, w postaci szału. Dużych leszczy, tak. Na które my przyjechali, czy dużych kleni. Właśnie, ale jest jakaś tam rybka, parę leszczyków się złowiło, trochę cert, kilka brzanek, także... Połowione. Tak, fajny. Dzisiaj to jest, może być. No ja też jestem zadowolony też z Witka. Witka, a, wiesz, po cały hol praktycznie, co mnie zawołał, ponad 10 minut, no. I podebrałem mu tą rybę, wiesz, udało się, wiesz, może wyglądała na większą, jak walczyła, ale na małym haczyku i... Ale lepiej się pomęczyć troszkę, tak, i wyholować, niż na siłę wyciągnąć i zerwać. To znaczy, to drodzy, tak, to drodzy widzowie, widzicie, że nawet duże ryby tutaj pływają i są większe, ale wiecie, największe ryby to łowicie nocą. Nocą na tym kanale, ale na tym kanale jest zakaz łowienia nocną od stycznia do marca, któregoś tam. Tak, do końca marca. Do końca marca, więc niedługo będziemy musieli opuszczać, kończyć. Ale połowione, luty. Idzie luty, szykuj buty. I znowu mrozy. I znowu mrozy. I znowu ryby. I znowu ryby. Ale to dla mnie to nie przeszkadza. Jak nie kanał, to spod lodu, to dla mnie większej różnicy nie ma. Sezonu chyba żeśmy nie zakończyli i nie rozpoczęli. Nie, bo to rok się tylko kończy i nowy zaczyna. No. Tak, i dzień, noc. My tak jesteśmy tacy wędkarze, że nigdy nie kończymy sezonu. Tylko rok. Tak. Rok. Książeczki oddajemy, karty wędkarskie oddajemy, zezwolenia wypełniamy na nowe, wszystko. Nigdy się nie kończy. Zawsze się coś znajdzie, żeby wyjść i nad wodę coś spróbować. No i żeby kija pomoczyć. Tak. Coś mi się, żeby połowić. No i tak to, drodzy Państwo, wygląda, więc wędkujemy jeszcze, jest 25, pół godzinki ponad i będziemy pomału jechać. Jak widzieliście, kanał pięknie z lotu ptaka wygląda, na 120 metrów puszczałem do góry, na więcej nie można, ze względu, że zakaz, 120 metrów, tak wygląda kanał, jeszcze raz zobaczcie z góry.
przy dużym wietrze dron rzucało go prawo-lewo, ale dla was udało się nagrać, żebyście widzieli, jak to wygląda, że tam za krzakami jest jeszcze Wisła. Tak. Wisła dokładnie i kanał w całości pokazany, a tam Wisła płynie. A my siedzimy sobie tutaj, wędkujemy, pyk, pyk, jeszcze rybka. Pół jeszcze pół godziny. Więc, drodzy Państwo, tak to leciało i zobaczymy przez pół godziny, co jak. Może chłopaki jeszcze. Ryba się tak, a na razie to puchar jest Robercika o pół centymetra, wygrał z Jacusiem. Wiciu miał największą rybę dzisiaj, tak. Ogólnie tego suma, co widzieliście. A ja to wszystko nagrałem, pokazałem wam rzeczywiście, jak to było. I jeszcze raz pozdrowienia dla fana Robercika, czyli Olafa, tak, którego Robercik teraz bardzo pozdrowi. Tak, bardzo go pozdrawiam. Miło, że wspomina o mnie w swoich komentarzach. No i dla niego kciuk. Tak. Olaf, dla ciebie. Jest. Ode mnie masz dwa. Jeden za to, że oglądasz, a drugie za to, żebyś uważnie oglądał. I masz teraz dwa. Okej, dobrze. I teraz, drodzy Państwo, idę do siebie, zobaczymy, co jak i pomału już noszę niepotrzebne rzeczy, a zaraz zobaczymy u Jacusia, co jak. Jacuś, jeszcze pół godziny, ale powiedz mniej więcej, co jak. No, co jak. No, paszy narobiłem, że aż za dużo. Mnie też tyle samo zostanie i będę miał na wejście, wiesz, jak przyjedziemy od razu na wejście. Na wejście, tak. No, przesuszyć ją trochę. I na wejście będzie, a później świeżą rozrobimy. Dokładnie. I teraz powiedz, co jak? Co i jak? No co, no brań dosyć sporo. Leszczy połowiłeś. No, było... Najwięcej chyba. 9, ja jednego. 10 albo 11. 11 leszczy. Przegrałeś na razie o pół centymetra. Leszczyków. No ale jest luty. Wiem. To trzeba zdawać sobie... W ogóle to jest w ogóle coś niesamowitego, że one zaczęły brać. Tak. Przy i tak wysokiej wodzie. Jeżdżą i kurczę... Nic. Certy, brzanki, tak. Jakieś klenie były, tak? Niektórzy na zero schodzą. Też się da... No to połowiłeś. Mówię, że dzisiaj fart jakiś, tu jakieś fartowne miejsce mam, czy coś, nie wiem. No coś... Coś jest na rzeczy, bo odkąd, od samego rana, od tak? razu rzut, po dwóch minutach branie i... No ale udany wypad, nie? Później była przerwa trochę, no super. Pół godziny jeszcze mamy, jeszcze może, wiesz, każdy coś ważne, fajnego zrobić. Ważne, że nad wodą, a nie w domu za komputerem. I pamiętajcie. I dogryzanie sobie jakieś tam, kurczę, w ogóle co to jest? Tak, po co? Co to jest w ogóle, po co? Po co? My tak... Lepiej się tu wyżyć na ryba? No nie lepiej no, nad wodą kija sobie złamać, a później żałować. Niektórzy tego nie potrafią. No Wiciu, do ciebie dojdę. Kibic z dala się nie wpie. Pan z boku pilnuje tu moku. Kibic z dala się nie wpie. No. I... Także widzisz, no próbowałem na pelety, próbowałem na kuleczkę. Tylko robaki. Tylko robaki. No, przestało godzinę czasu na... No ale zobacz, jak nigdy Jacuś o tej porze teraz przestały. Co zawsze pykają. Ale zobacz, ale pykały ładnie z rana. Z rana, ładnie tak. Pykały. Ja wejścia nie mogłem wziąć, bo zarzut, zacznę nagrywać branie. Później było gdzieś tak z półtorej godziny przerwy. Tak. Tak gdzieś, ona brała tak gdzieś do 10, tak? U nas. Tak. Do 10, później była przerwa. No to co, kawka, szamka, coś tam, wiesz. No i z powrotem, no i coś się tu dzieje, no. Coś się dzieje. Ale trzeba im dawać, no co? Trzeba im dawać, tak, kto sypie, ten zbiera. Dokładnie, trzeba im do nęcenia. Ja dzisiaj bez nęcenia, łowienie z marszu bez nęcenia i dlatego... Szklaneczka taka nieduża, tak. I se donęcam tam, nie? A ja bez nęcenia miałem gdzieś koło 18 rybek dzisiaj wyholowanych. Żadnych kulek, takich no. Żadnych wałków nie kładłem. Ja też nie nęciłem, ale z 15-18 ryb miałem. Nie wszystkie no nagrywałem. 30 gram poszyciak i leży, no to no. Po co tutaj wałki, nie? Tak, dobrze, idziemy do Wicia. To jeszcze pilnujemy. I tak mówię, drodzy Państwo, ja też koło 15-18 rybek. Nie wszystkie nagrywałem, bo szkoda nagrywać małych brzan, cert. I tak to leciało. Wiciu, teraz! Teraz ja! Teraz już, mistrzu, możesz! No, nawijaj!
do kamery tu proszę. Nie mam się czym zbytnio chwalić. No, jeden ten sumek i to wszystko. Jedna ryba, jedno branie, jedna ryba. Ale widzieliście jaka? Jaka? Ile czasu straciłem, aby go nagrać? Ile filmu poszło? Nie? Ile filmu poszło? Wiecie, ile mi baterii poszło? Bardzo dużo. Także na drugim federku jakieś tam sporadyczne puknięcia były, ale... No ale widzisz, nie jest zima, pamiątkę masz. Będziesz miał pamiątkę, którą, tak ci powiedziałem, Wiciu, zawołaj mnie. Ryba, nagramy. Ryba pływa, także no emocje były, będziecie Państwo widzieli. Życie ucieka, a zdjęcie wiesz, zostaje, ale później pamięć jest nie ta. Żeby tą rybę zjeść, chodzi o te emocje, o to. No ale wiesz, później ze zdjęcia, wiesz, pamięć nie ta, nie będziesz pamiętał co jest, a film to obejrzysz, jak chodziło, co, jak było. Jasne. I będziesz wiedział, pamiętaj, kto ci podebrał. Za pierwszym razem. Dobrze jest. A więc Wiciu zadowolony. Jedna ryba, ale konkretna, największa. No i tak to leciało, drodzy Państwo. Puchar jest mój. Ale ty mówisz to śpiewaj, zaśpiewaj. Puchar jest mój, ten puchar do mnie należy, no. No musisz poszkolić. Jest od tego mistrz, także nie będę się... Okej, dobrze, to więc wędkujemy, drodzy Państwo. 32-28 minut i jedziemy na Kielce. Nie inaczej. Nic dodać, nic ująć. A przez 28 minut jeszcze wszystko się zdarzyć może. Więc pamiętajcie o tym. Rybka zaliczona i mamy kolejną, zobaczcie, ładną certę, zobaczcie, ponad 4 dychy, ale nam błyknęła dalej, zobaczcie jak ładna, 40 dobrze centymetrów. I taka certa 40 dobra odpływa. A my przerzucamy jeszcze i mamy 20 minut i będziemy pomału kończyć ten wypad. Ja pomału już składam wszystko. I tak ja coś powiedział, tak samo u mnie zanęty trochę zostanie. Ale tą zanętę wykorzystamy przy kolejnym wypadzie na rybki, więc zakładam jeszcze, mówię, koło 15-18 ryb, nie liczyłem, złowiłem, więc cieszy, większość cert. Jeden leszczyk, dwie brzanki, a ponad 14, może 15 cert, największa 40 cm, tak na zdjęciu, i ta była też podobnego wymiaru, a tak to wszystko 35-40 cm, takie
certy, więc cieszy. I przerzucam jeszcze. I zobaczymy, co i jak. Więc machaj, będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno. I tą przerzucę. Zmienimy robaczki i pomału będziemy już nosić. Jak mi nie było, byłem u kolegów nagrywać wstęp, zakończenie raczej, przepraszam, to zobaczcie, co mam z robaków. Jakie gluty wiszą. Zobaczcie sami, co mi zostało. Więc na szesnastkę małą trzy pinki o kolorze pomarańczowym, czerwonym, na pewno nie białym. Dwa, trzy w koszyk papu, tu jest 1,20 m. I tak Jackowi zanęty zostało, więc schowamy, zamrozimy i będzie na następny raz na wejście. Okej. 17 minut i będę pomału kończył. I zobaczycie jeszcze na końcu, co i jak. Więc zostańcie jeszcze ze mną przez te parę minut. I zobaczymy, bo wszystko się może zdarzyć. Dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś złowić, więc czekamy, czekamy i czekamy na jeszcze jakąś rybkę na zakończenie dzisiejszego wypadu na połaniec. Więc niech to wszystko teraz, część rzeczy tam ścieknie, podeskniem, czyli mata z miarką, podbierak odcieknie, chociaż samochód jest parę metrów dalej, to wszystko przeniesiemy, to tylko kwestia ściągnąć zestawy, złożyć wędki w pokrowiec, stojak zwinąć, no, zanętę w torebkę przesypać i praktycznie jesteśmy spakowani, ale czekamy jeszcze, zobaczymy, zobaczymy, bo praktycznie najmniej mam teraz do składania dwie wędki i stojak, a wszystko tamto do noszenia. Więc drodzy Państwo, tak to leci. Jak widzicie, w oddali słonko jeszcze bardzo wysoko, więc sporo czasu na wędkowanie, ale praktycznie ja już niektóre rzeczy noszę. Laczki, wiadro, daleko nie jest i będę miał mniej, a wędki jeszcze zostawię. Więc to teraz kilka rzeczy, co zostało. I tak to jest. Zanętę sobie zamrożę. I tak, drodzy Państwo, to leci. Więc jeszcze powędkujemy trochę. Słonko wysoko. I tak to leciało, drodzy Państwo. Więc koledzy mniej więcej się wypowiedzieli, co i jak. Nic się nie zmieniło. Więc, drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze.
że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe, za co wam dziękuję. Nowych widzów proszę o zasubskrybowanie kanału, będą śledzić mnie na bieżąco, czy to z lasu, czy z wypadów na grzyby, filmy będą się pojawiać w moim wykonaniu. No i tak to leciało, więc Robert, zwycięstwo, puchar jest jego. Mnie niestety się nie udało to, co widzieliście na filmie, ale wypadł dany, więc drodzy państwo, narka. Na 16, Robert. No. Mistrzu, gratulacje, Big Fisha. No, dzięki Leszcza. Bardzo. No bo wiesz... Słuchaj, Sylwek, tak pomyślałem, no, żebyśmy ufundowali sobie puchar przechodni, no, za no, który będzie, no, to na przykład coś takiego, że... Wiem, o co chodzi, przechodni jak jest. No, przechodni będzie za zajęcie pierwszego miejsca. A jak chcesz, bo wiesz, przechodni to jest tak, że... 5 razy trzeba go zdobyć. Bo wiesz, nieraz jest 3 razy pod rząd i zostaje na własność. Tak, to znaczy no taki drobiazg mały z napisem na przykład pyza na swojski woda, tak. Big Fish Leszcza. Tak jest, 2021. To od przyszłego wypadu będzie trzeba coś takiego fudnąć. Tak jest. Tych chłopaków, którzy z nami jeżdżą, jak rzutkę robią, czy coś. Ale coś. Groszowe ja wiem. Kosztuje. Ale dobra, teraz jak to ustalamy? Jak ty mówisz? 3 razy pod rząd, czy 5 razy w sumie? Według mnie 5 razy w sumie, bo to może być różnie, bo to... Zresztą nie wiem. Jeszcze zastanowimy się. Tak jest, ale to taka będzie pamiątka. Tak, tak, no bo wiesz, no 5 razy, ja wiesz, jak mam. Rozumiem. No, mnie nie będzie, to... A no wiem, wiesz, wiem. No, ale nie no. Ale wtedy... to jak mnie nie będzie, to trudno, to też, ale wiesz. Nie, to nie, no. Jak ciebie nie będzie, to nie będzie wtedy... Pucharu. I wiecie, o co chodzi. Nie wygrywam, nie ma pucharu. Nie ma pucharu. To dzisiaj się nie liczy, bo nie wygrałem. Tak. Dobra, Robek, no, pomyślimy nad tym, ale ten przechodni będzie dobry. Nie? No. Tak, żeby to była taka pamiątka. 5 razy, 4, 3 pod rząd, zobaczymy. Tak. No. Bo 5 może być, 5 razy, nie z kolei, tylko 5 razy. Albo zastanowimy się, albo 3 razy pod rząd, ale 3 razy pod rząd będzie ciężko. Pod rząd 3 razy. Nie? Ale ciężko by było 3 razy. Masz 2 zwycięstwa i ktoś i już, i później od nowa wszystko leci. A tak to 5 razy, to się... 5 razy suma ci będzie liczyła. No, no to wiesz. A myślę, że będziemy jeździć dość często, to no, na pewno się takie... Taki puchar. A jak zrobimy, to widzowie zobaczą to w następnym filmie. Narka. O! Tak. Puchar będzie na... Zdjęcie pucharu będzie już. Tak, będzie już zdjęcie pucharu. Będzie wszystko pięknie po prostu wpyte. Dziękuję. No nie powiem nic. Jak to było wpyte? Kibic z dala się nie wpierdala. Wpyte. Wpyte. To jacuś jak było. No wpyte. Nic dodać, nic ująć. Więc dokładnie. Zwijamy się, drodzy państwo, ja już cały majdan mam. Wiesz, jak się przyjeżdża z nastawieniem, że się słabo połapie, bo no, chłopaki ostatnio słabo łapali. No. A tu taka niespodzianka, że łoisz rybę, są momenty, że łoisz rybę, jakbyś tak naprawdę no, siedział non stop, nie odchodził, wiesz, herbata, to, tamto. Tak, tak. To byś nałoił tych ryb mnóstwo. Tak, ja też, widzisz, i to do was trzeba przyjść, drona puszczałem, no, a tam 8 kilo karp dzisiaj padł. No, słyszałem. Przy elektrowni 8 kilo karpia i leszcze teraz chłopaki po drugiej stronie łowią, podobnież tam jakaś ekipa, no, teraz im się trafiło. No, no i no tak to leci. To jakby z tamtej strony bardziej. Tak, ale oni bliżej elektrowni, tam gdzie ciepła woda leci. A tu cofka jest, my jesteśmy w połowie, to chłodna woda. Jeszcze teraz mróz wziął i tak to leci. Więc zobaczymy co jeszcze u kolegi Witka. Wiciu, ja już zwinąłem się, a u ciebie co i jak? Ja już też będę kończył, słuchaj, na koniec wyjąłem jeszcze 2 brzanki. Dwie brzanki. Straciłem hak z rybą. No coś. Straciłeś? Zostało. Słyszałem właśnie. No. Słyszałem z daleka, że jak tam... Przy nogach, no, to trzepnęło się i...
No ale nie wiesz co było, widziałeś? 3.04. Ty też widzę, Wiciu, tego nęty rozrobiłeś. No, narobiłem. No. Dość. Wiesz co, bardzo dużo. Przelałem sobie tego. Za dużo wody i musiałem po prostu wysypać suchej, nie? Aha, no i widzisz, ale to przecież nie wyrzucisz jej. Nie zepsuje się, włożę do zamrażarki, będzie na nęcenie. Na następny raz, tak. Pewnie, pewnie. Tak więc, Wiciu, gratulacja ci największej ryby dzisiaj, tego suma. Jakoś na filmie widzowie zobaczą co i jak powalcz. Udało ci się ją wyholować. Kawałeczek malutki wątróbki, z nastawieniem na naklenia. Tak, widzicie, wyszło, drodzy państwo. Wyszło tak, że wątróbeczka. Zrobiłem, pociąłem tam, nie wiem, pięć kawałeczków i tak. No ale ważne, że się było i było w pyte. Dokładnie. Nic zadać, nic ująć. Powiedz jeszcze, chłopaki od nas, Rafał był. Skład był. Był jeszcze Rafał. Rafał z Jarkiem. Z Jarkiem z ostatniego mojego wypadu, co razem byliśmy. Tak, i byli na tych samych miejscach i praktycznie prawie nic nie złowili. Także są. Rafał bardzo... co tam miał? Proszę. Rafał co miał? Chyba jednego leszczyka, a Jarek miał dosłownie kilka rybek. Także. Co ostatnio ze mną był, co mówił, że połowił ponad 20 ryb złowił. Tak. Dzisiaj już inaczej. No. Dzień dniowi nierówny. I miejscówka miejscówce. No to ale on był. Ale zobacz jak to jest. Tak jak mówię, chłopaki szli, 8 kilo karp padł, leszcze chłopaki łowią gdzieś tam. A zobacz, oni są z boku bliżej. Jak to jest? My jesteśmy dalej tu, nawet brało. Tak. Z przeskokami. Tam znów to już sam nie wiem jak to jest, nie? Nie wiem. Ryby na kanale to są jak te miejscówki. Na miejsce, tak. Że są, żerują. To sobie ładnie powędkujesz, a jak trafisz na pustynię, to niestety nie ściągniesz nich, one są mało aktywne teraz. I tak tu ta miejscówka jest taka dobra w leszcze raczej, nie, a, Robert? My... Powiedz, ja siedziałem wyżej, miałem jednego, ty siedziałeś tu, podsypałeś konkretnie, posypałeś tam trochę z rana, z procy, tego tak. I zobacz, niżej. Jacuś połowił tych leszczy. Zgadza. Ty połowiłeś w miarę. No. I tak jakoś. A ja wyżej nie miał mi kto podsypać, więc ubogo, tylko certa. Musieli chyba poprosić kogoś, żeby nam podsypywał. Ale nie o to chodzi, tylko tak miejscami te ryby stoją, no, nie? Tak, no. Przecież też jakbyś tutaj siedział, to też byś sobie połowił tych leszczy i tyle, to jestem tego pewien. No ale to tak my ustalili, że tak siadamy na tych miejscach, co wolne, ja wyżej, tak zawsze. I dlatego tak było. No i fajnie. Pakujemy się. Ja na końcu wędki położę, tak żeby to się nie połamało. I drodzy widzowie, jedem na Kielce. I tak to leciało. Nic dodać, nic ująć. Więc jeszcze raz, drodzy państwo, widzicie, tak to leciało. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału. Lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Dziękuję wam za to. I tak to leciało. Nic dodać, nic ująć. Narka. Jedziemy na Kielce, drodzy państwo. Ile w końcu tych wędek wziąłeś dzisiaj? Nie doliczę się. Jak na zawody, nie? Ale dwa pokrowce wziąłeś. Dwa pokrowce? No to masz sześć. Sześć. Do spomba siódma. Siódmą, siedem. Siedem wędek. A ile używałeś dzisiaj? Ile używałeś? No ile używałeś w końcu? Trzy. Trzy? Tak. Jednak? Trzy wziąłeś. Trzy używałem. Trzy, aha. No i tak, z tym uciągiem nawet, nie? Jak tam było, mówisz? No bo tak naprawdę to i 10 gram wystarczyło, żeby pod drugim brzegiem zakotwiczyć i żeby wszystko stało. Także. Drodzy państwo, tak, widzicie? Tak, takiego uciągu na kanale, no to ja nie przypominam sobie. I takiej wody. I takiej wody. No woda to z wodą to tak, ale ten uciąg nie przypomniałem sobie. Zawsze było, w zeszłym roku było 120 i mało i ciągnęło, a teraz już od miesiąca 10 gram wystarczy, żeby łowić na kanale. Tak, żeby łowić na kanale. Koszyk 10 gram. To się w głowie nie mieści. A przecież od kilku lat, jak się tu przyjeżdżało, to 80 to było to najmniejsze
obciążenie, jakie się używało. Na przepływankę łowiąc w miejscu. A słuchaj, a zobacz, a wyrzucić tam daleko i żeby to stało, no to w ogóle nie przypominam sobie. No. Także to jest coś dziwnego, niesamowitego. To i tak, że brały. Tak, ale że brały. Brały, to jest ważne. To jest brały. Nie nudziliśmy się. Nie nudziliśmy się. Dobra, Robson, no. Jeszcze raz. I co? Jedziemy chyba, tak, nie? Tak, już, już. Pakować jest. Się! Tak, pakować się, bo zostawiamy i jedziemy. Tak, nie, bo będzie no, bo koniec to. No. Co jest? Starczy. Starczy. Jacek i familia. Tak. Zmieniać to. Witas. Wiciu, nie kusuj już. Nie kusuj, bo już po zachodzie. Nie kusuj, proszę cię. Nie kusuj.